Przebudowa drogi przy ulicy Polnej oraz Kościelnej w Bielkówku dobiegła końca. To inwestycja, która przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom. Kończymy rok 2020, można powiedzieć, z przytupem. Trudny rok, wiadomo, w związku z epidemią koronawirusa, jednak my cały czas inwestujemy, realizujemy kolejne inwestycje. Dzisiaj mamy przyjemność otwierać kolejną inwestycję drogową, która otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to ulica Polna i Kościelna w Bielkówku. Możemy się tylko cieszyć, że takie inwestycje u nas w naszej gminie są realizowane. Koszt inwestycji to jest ponad 2 800 000 zł, z czego dostaliśmy dofinansowanie prawie 1 100 000 zł. Tych inwestycji u nas w gminie naprawdę dużo realizujemy i obyśmy tylko mogli kontynuować w dalszym ciągu z takim tempem kolejne inwestycje. Na przebudowę drogi pozyskano środki z Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych. Ten rządowy program to już kilkaset milionów zainwestowanych w drogi na Pomorzu. Tutaj dofinansowanie przekroczyło 1 000 000 zł, a w ogóle gmina Kolbudy w tym roku już samego dofinansowania uzyskała ponad 6 milionów. W zakres prac prócz budowy jezdni wchodzą m.in. zajazdy do posesji, próg zwalniający, wykonanie zatoki autobusowej i wiaty, czy wykonanie kanalizacji deszczowej. Budowa ulic pod względem technicznym była dosyć skomplikowana, wymagała od nas wykonywania robót w 3 etapach. Związana była z głębokimi wykopami pod ułożenie kanalizacji deszczowej i wykonaniem przebudowy sieci gazowej. Również był wykonany wodociąg, stąd długi czas, jaki musieliśmy prowadzić te roboty ziemne. W zakresie naszych robót wykonaliśmy 700 metrów nawierzchni asfaltowych. W tym również próg spowalniający na skrzyżowaniu ulicy Polnej z Jagodową. Najważniejszym pozytywnym aspektem wykonanych prac jest polepszenie warunków dla samych mieszkańców. Bielkówko to się rozwija teraz, naprawdę jest piękną miejscowością. I oświetlenie, i drogi, nie tylko te, ale robiliśmy inne drogi. W tym roku zrobiliśmy jeszcze kolonię górną. Naprawdę bardzo się z tego cieszę i mieszkańcy cieszą. No i tutaj, tu była taka potrzeba robienia tej Polnej i Kościelnej, bo tu woda zalewała nas tutaj przez lata. Mieszkańcy są tak zadowoleni, że jestem szczęśliwy z tego, że mogą to dojść w tej chwili. To jest pierwszy etap tej drogi, ale na pewno 2 etapy następne będą zrobione też w niedługim czasie. Także jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję bardzo. Pierwszy etap przebudowy dróg w Bielkówku zakończony. To cieszy, że przeprowadzane inwestycje rozwijają gminę Kolbudy i powodują zadowolenie wśród mieszkańców. Polecam również zobaczyć prezent dla policji w gminie Kolbudy oraz nowe ulice Górna i Kolonia w Bielkówku otwarte. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.